Łapiemy, jemy, ale czy wiemy, dzięki czemu plonów tej ziemi tak kosztujemy? Dzisiaj sprawdzamy i udowadniamy to bardzo dogłębnie. Czyli czasem warto się zapaść pod ziemię. Szkiełko i Eko. Eko jest super, z maskotkami Dop i Ewo, gminy Dopiewo. Zapraszamy! A teraz już najwyższy czas na pole w gminie Dopiewo i badanie. Badanie gleby. Dlaczego, panie Ryszardzie, uprawia pan ziemię na terenie czterech różnych gmin? No dlatego, że tutaj w naszym rejonie jest głód ziemi, po prostu brakuje tych gruntów, nie? I szukamy na terenie innych gmin takiej możliwości, żeby tą ziemię gdzieś tam zdobyć i uprawiać. Nie? A jakiej jakości jest ziemia, którą pan uprawia? Grunty są różnej jakości, nie? I są od bardzo słabej ziemi, nie? Do czwartej klasy. No, ale czwarta to wciąż nieźle. To nieźle, tak. Ale dominuje piąta, szósta klasa dużo też, nie? A co rolnik robi, czy co może zrobić, ażeby poprawić jakość tej ziemi? Stosujemy obornik, stosujemy łubiny takie poplonowe, nie? To poprawia znacznie strukturę gleby i użyźnia tą glebę, nie? No dobrze, a skąd wiecie, czego glebie brakuje? Wykonujemy badania różnego rodzaju gleb na różne zasobności, składników pokarmowych podstawowych, nie? Czyli wiemy dokładnie, ile czego w tej glebie się znajduje, jakich składników, czego brakuje, potem można to wyrównywać stosownymi nawozami. Badanie gleby. Tak to brzmi w teorii, a tak wygląda w praktyce. Próba gleby jest ogólnie próbą średnią, także składa się na nią około 15-20 pojedynczych wkłuć z powierzchni maksymalnie 4 hektary. Ważna sprawa, żeby próbka nie była pobrana z różnych upraw razem, tylko oddzielnie dla każdej uprawy, oddzielnie dla każdej kategorii gleby. Ta gleba, która do was dociera, wygląda w ten sposób i co dalej się z nią dzieje? W takiej postaci przywożą to pracownicy terenowi lub indywidualni rolnicy. Tą próbkę musimy wysuszyć i następnie wprowadzamy do młyna, gdzie jest ona mielona i w tej postaci przechodzi już bezpośrednio do laboratorium. Tam dokonuje się naważek na oznaczenie potasu i fosforu, magnezu osobno i odczynu, czyli pH. Dokonuje się wyceny tej gleby, informuje rolnika, czy dana gleba jak właściwie ma w praktyce jaką ma żyzność. I na tej podstawie on już wie, pod jaką roślinę ile musi czego nawieść. Z jakiego rodzaju glebą mamy do czynienia tutaj, na terenie gminy Dopiewo? Gmina jest podzielona na dwie części, jeżeli chodzi o jakość gleb. Pierwsza część to Konarzewo, Więckowice, Dopiewo i Dopiewiec. To są gleby lepsze, czwartej klasy. Natomiast Dąbrowa, Zakrzewo, część przy Poznaniu, to są gleby bardzo słabe, piaszczyste, gleby piątej i szóstej klasy. Niestety ziemia rolna kurczy nam się z roku na rok ze względu na ogromną urbanizację terenu. Pod uprawę mamy w tej chwili 7700 hektarów, z czego rolnicy mają 4400 hektarów. Pani profesor, na początek, czym jest gleba? Dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z glebą, wydaje się jako ciemna, bezpostaciowa, brudna masa. W rzeczywistości, jak spojrzymy tutaj, to jest to najbardziej ożywiony element
biosfery. W jednym centymetrze sześciennym jest znacznie więcej organizmów żywych, aniżeli w jakimkolwiek innym elemencie naszego środowiska przyrodniczego. Najwięcej organizmów glebowych znajduje się w wierzchniej, ciemnej warstwie gleby. Gleba składa się z cząstek mineralnych i cząstek organicznych. Udział cząstek organicznych jest niewielki w glebie, bo wynosi przeciętnie około 2%, ale ta niewielka ilość materii organicznej nadaje właśnie to ciemne zabarwienie materii organicznej. Jednocześnie decyduje również o żyzności i produktywności gleby. Stoimy przed jedną z najżyźniejszych gleb, jakie mamy w Polsce, a mianowicie przed typową czarną ziemią, która ma bardzo dużej miąższości poziom próchniczny. Jest to gleba najżyźniejsza, na której można uzyskiwać wysokie plony. Charakteryzuje się bardzo dobrą strukturą. Proszę zobaczyć, to jest piękna struktura, którą życzylibyśmy sobie, żeby miały wszystkie nasze gleby w Wielkopolsce. Dominują w Wielkopolsce gleby płowe. Oprócz tego mamy czarne ziemie, choć tych jest niewiele. Występują jeszcze gleby rdzawe. W obniżeniach terenowych występują gleby organiczne. Mamy jeszcze gleby burszowe, mamy jeszcze gleby bielicowe. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale i przemysłem. A gleba to nie tylko rolnictwo, ale i przemysł. I to wielki przemysł. Pani profesor, krajobraz zupełnie księżycowy, no może poza tą wodą, którą widzimy, a to jednak Wielkopolska. Gdzie my w ogóle jesteśmy, pani profesor? Jesteśmy na terenie odkrywki Jóźwin w gminie Kleczew. Odkrywka powstała w 1968 roku, zaczęła się eksploatacja węgla na terenie tej odkrywki. Zakończyć ma się w roku 2020. Pani profesor, tutaj jak na dłoni wręcz widać ten przekrój geologiczny gruntu, a konkretnie te warstwy, te różne kolory, to co to jest? Górnicy sięgają w głąb, my się śmiejemy, w głąb duszy ziemi. Co prawda tylko do 60 metrów, ale jednak czegoś tam szukają. Od góry znajduje się około 50-80-centymetrowa warstwa piasku. Pod tą warstwą znajduje się 4, 3, 5 metrów już gliny zwałowej, żółtej, z lodowacenia bałtyckiego, nazywanego w tej chwili zlodowaceniem Wisły. Następna warstwa to jest glina zwałowa szara z lodowacenia środkowo-polskiego. I w tej glinie zwałowej szarej takie przebarwienia ciemniejsze. Tak. To są soczewy piasku i nacięcie powoduje, że zaczyna wypływać woda. I jest to skała dominująca w nadkładzie, skała potencjalnie produktywna, którą muszę powiedzieć, pan profesor Bender nazywa prima balleriną. Co to znaczy prima ballerina? No, najlepszą skałą do rekultywacji. Kończy nam się prima ballerina, jesteśmy na głębokości 40 metrów, no i co dalej? To są tak zwane iły niebieskie, iły poznańskie, z racji tego, że w okolicach Poznania są wypiętrzone i noszą nazwę iłów poznańskich. Oczywiście to, jak i gdzie wykorzystujemy węgiel brunatny, no to wiemy wszyscy już od podstawówki. A proszę powiedzieć, czy też wykorzystujemy te poprzednie, te wyższe warstwy? Nie wszystkie, ale są wykorzystywane do produkcji ceramiki budowlanej. A prima ballerina? A prima ballerina jest wykorzystywana przez rolnictwo. Panie doktorze, aż trudno uwierzyć, że jeszcze 15 lat temu to, co widzimy za pana plecami, było kopalnią odkrywkową. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. A jakie są plany co do tego, co widzimy?
No tutaj mają powstać tereny rekreacyjne dla miasta Kleczewa. Cała powierzchnia przeznaczona pod rekultywację rekreacyjną to jest ponad 500 hektarów. Ma tu powstać tak zwana Malta Bis. Ten sam projektant, który stworzył Maltę Poznańską, zaprojektował tutaj stok narciarski. Poza tym ma powstać motocross z odpowiednim miejscem widokowym, amfiteatr i zbiornik wodny. Pozostała część odkrywki to głównie rekultywacja rolnicza i przeprowadzana rekultywacja leśną. Pani profesor, z jakich materiałów powstaje taka gleba? Tutaj mamy przykład gleb, które tworzą się z piaszczystych materiałów macierzystych. Takie gleby, które tworzą się z piaszczystych materiałów macierzystych, one są glebami z punktu widzenia rolniczego mało żyznymi, mało urodzajnymi. Dlatego też tego typu gleby powinny być w zasadzie użytkowane czy przeznaczane pod zalesienia, a nie użytkowane w sposób rolniczy. Czy człowiek w jakikolwiek sposób może mimo wszystko tę glebę jakoś wykorzystać? Pod produkcję betonów, wszędzie tam, gdzie jest potrzebne niezbędne kruszywo. No proszę, 12 minut i wszystko jasne. Grunt to gleba, grunt to eko, grunt to być z nami za tydzień. Bo na gruncie rośnie coś dużo wyższego, czyli za tydzień to drzewom pożyczymy najlepszego. Do zobaczenia!